bandury w kulturze ukraińskiej, a po drugie też w naszej tradycji, nazwijmy to ludowej i narodowej, nie ma właściwie odpowiednika instrumentu takiego, który by podobnego do bandury, który byłby tak silnie utrwalony. I wydaje mi się, że tutaj nawet nie chodzi o stereotyp, ale chodzi o bardzo głęboką tradycję kulturową od przełomu XVIII i XIX wieku, jako, tak pani powiedziała, bandurzysta, śpiewak, poeta, wieszcz. Ten, który wieszczy, co będzie i opowiada to, co było. W konsekwencji to jest tak głęboko zakorzenione w poczuciu jakby przekazywania tradycji, że nic dziwnego, że w złych czasach było to tępione, ponieważ podtrzymywało tą tradycję. I druga rzecz też ciekawa, nieznana w tradycji w Polsce, istnienia w różnych, nazwijmy to, instytucjach muzycznych całych zespołów właśnie bandurzystów, którzy jakby w tradycji takiej filharmonijnej dają koncerty. Jeżeli ktoś, prawda, nie był na Ukrainie i nie widział takich, prawda, koncertów, to wydaje, kojarzy to się w Polsce źle, ale bo się to kojarzy z socrealizmem w Polsce, ale niesłusznie zapomina się, że to jest głęboka tradycja kultury, a nie żadne coś, co jest, prawda, narzucone. Wręcz przeciwnie, jak pani nam tutaj przedstawiła. Dziękuję bardzo.